Cześć! Tym razem pokażę Ci, jak w Unity możesz sprawić, aby Twoje liście zaczęły się poruszać. Zaczynamy! Jeżeli masz już jakąś swoją roślinę, którą chcesz zacząć poruszać, to wszystko w porządku i zaraz będziemy się tym zajmować. Ale jeżeli jeszcze nie masz tego typu rośliny, to polecam wejść na stronę polyheaven.com i tutaj znajdziesz masę różnego rodzaju roślin. Po jakieś małe roślinki, przez krzaczki, po nawet całe drzewa. Więc wystarczy, że sobie stąd pobierzemy w formacie najlepiej FBX i będziemy mogli zacząć działać. Tylko jeszcze zanim wrzucimy to wszystko do Unity, warto wrzucić do Blendera. I tutaj zatwierdzić skalę i rotację tych obiektów. Jeżeli Twoje obiekty mają tutaj z prawej strony 0, 0, 1, to wszystko jest w porządku. Żeby wyświetlić w ogóle to menu z prawej strony, wystarczy, że wciśniesz N na klawiaturze. N. I pokaże się to menu. Ale jeżeli tutaj są jakieś inne cyfry, to najlepiej wcisnąć Ctrl A i wybrać Rotation i Scale. Wtedy wszystko powinno być w porządku. Teraz wchodzimy w File, Export, Export FBX. Jeżeli wyeksportujesz na tego typu ustawieniach, to wszystko będzie w porządku. Nie chcemy animacji, chcemy wyeksportować mesh, czyli samą geometrię, chcemy wyeksportować tylko te obiekty, które mamy zaznaczone aktualnie w Blenderze i pamiętaj, żeby włączyć Apply Transform. Dzięki temu obrót w Unity i w Blenderze nie będzie się różnił. Jeżeli to odznaczysz, to Twoja roślina będzie przekrzywiona o 90 stopni. No i teraz wystarczy wcisnąć Export FBX. I nareszcie jesteśmy w Unity. Teraz wystarczy przenieść ten plik, który przed chwilą wyeksportowaliśmy, tutaj na dół do zakładki Project i go tutaj upuścić. To jest nasza roślina, która nas interesuje. Klikam na nią, przeciągam i upuszczam tutaj. I mam już tą roślinę na scenie, ale tak jak pewnie widzisz, coś tutaj nie pasuje. Kolor nie powinien być biały. Na pewno powinniśmy poświęcić chwilę czasu, żeby dodać na to jakiekolwiek w ogóle tekstury. Ale żeby dodać tekstury, najpierw musimy mieć materiał. A żeby mieć materiał, najpierw musimy mieć shader. Bo przypominam, dzisiaj będziemy tworzyć swój własny shader, który będzie poruszał tymi liśćmi. Więc po kolei. Żeby zrobić swój własny shader, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy tutaj na dole, wejść w Create, w tym miejscu Shader Graph, HDRP, Lit Shader Graph. Bardzo długa droga, ale postaraj się to przeklikać i wybrać Lit Shader Graph. Teraz pojawi się tego typu shader. Możemy go jakoś nazwać albo zostawić tak jak jest. Teraz klikam na niego 2 razy i pojawia mi się nowe okno edycji tego shadera. Razem z obiektem tej rośliny pobrały się również teksturki. Jest tekstura alpha, diffuse, normal i roughness. Wszystkie te tekstury będziemy mogli użyć w Unity, więc ja je najpierw zaznaczę i wrzucę tutaj na dole do Unity. Teraz gdy mamy już je w Unity, to możemy zacząć przenosić je do naszego shadera. Klikam na nie po prostu lewym przyciskiem myszy i przeciągam. Teraz gdy mam myszkę tutaj w Shader Graphie, wciskam Shift Spacja, żeby powiększyć go na pełen ekran. I w tym miejscu teraz musimy podłączyć te tekstury do odpowiednich slotów tutaj z prawej strony. Jeżeli nie wiesz jak to wszystko działa, to robiłem już o tym poradnik, w którym wprowadzałem w temat, więc oczywiście możesz go znaleźć w karcie z prawej u góry albo w opisie. Teraz na szybko po tym przelecimy. Biorę to, co wychodzi z RGBA naszej tekstury koloru i podłączam do Base Color. Dzięki temu nasza roślina dostanie kolor. Wciskam Save Asset, przechodzę do sceny i nie dostała. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze w ogóle nie stworzyliśmy materiału, który korzysta z tego shadera i nie przypisaliśmy tego materiału do tego obiektu. Więc klikam prawym przyciskiem myszy na shader, Create i wybieram Material. Skoro materiał już jest, klikam na niego, przeciągam i upuszczam na naszą roślinę. Tak jak widzisz, mamy już kolor. Tylko dalej jest kilka problemów, nie mam żadnych wypukłości, nawet przezroczystości i to wszystko wygląda mega słabo. Więc wracam do mojego shadera rośliny. Znowu to powiększam i będę podłączał kolejne tekstury. Dalej myślę powinienem zająć się normal mapą, czyli ta fioletowa tekstura. Też biorę RGBA, podłączam do normal. I ten cały bloczek w ogóle mogę przeciągnąć tutaj na sam dół, żeby było wygodniej. Teraz tylko tutaj, gdzie jest type, zmienię z default na normal. Dzięki temu Unity będzie wiedziało, że to jest faktycznie tekstura normal map. I już widać, że mamy nierówności na tym obiekcie. Zaczyna to się robić coraz bardziej interesujące, ale jeszcze to nie wszystko. Wracam do shadera i zostały mi dwie tekstury, czarno-biała i biało-czarna. Ta z prawej nazywa się roughness, a ta z lewej opacity. Ta z lewej będzie mówiła, w którym miejscu naszego obiektu powinien być on przezroczysty, a ta z prawej, roughness, mówi, w którym miejscu obiekt powinien odbijać otoczenie, a z której strony powinien być matowy, czyli nie odbijać otoczenia. Tylko Unity nie korzysta z wartości roughness, a zamiast tego używa smoothness, czyli odwrotność. Jeżeli teraz byśmy to, co wychodzi z RGBA, podłączyli do smoothness, to byśmy otrzymali dosyć dziwny efekt. W tym miejscu, w którym obiekt powinien być matowy, on będzie odbijał otoczenie, a w tym, w którym powinien odbijać otoczenie, będzie matowy. Dlatego, że używamy tekstury roughness w polu smoothness. Na szczęście, tak jak mówiłem, to jest odwrotność, więc szybko możemy to poprawić. Wystarczy, że pociągnę za ten kabel i upuszczę. W tym miejscu mogę wpisać minus, dzięki czemu dostaniemy odwrotność tej tekstury. Po prostu odwrócimy kolory na tej teksturze. I teraz to wszystko znowu podłączam do smoothness w tym miejscu. I jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naprawdę fajnego efektu. Teraz kontrolujemy to, jak bardzo odbijamy otoczenie w tych liściach. I jeszcze ostatni raz wracamy do naszego shader grapha, bo została nam jedna tekstura tutaj. Przeciągnę ją tutaj na sam dół. Ta tekstura to jest alpha albo opacity. Tylko żeby ją użyć, będziemy potrzebowali podłączyć to wszystko, co jest w RGBA do alpha. Tylko to nie będzie działać, przynajmniej na razie. Tutaj z prawej strony powinieneś mieć taki panel, w którym mamy ustawienia naszego shader grapha. Gdy wejdziemy w Graph Settings i zlecimy tutaj do Surface Options, to w tym miejscu znajdziesz coś takiego jak alpha clipping. Jeżeli to włączymy, to dostaniemy faktyczną przezroczystość na naszych obiektach. Tutaj z prawej strony nawet mamy podgląd tego, jak będzie wyglądał nasz materiał. Tak jest z wyłączonym alpha clippingiem, a tak z włączonym. Wygląda to zdecydowanie lepiej. I nie działa. Dlaczego znowu nie działa? Dlatego, że jeszcze tą samą wartość musimy włączyć bezpośrednio w materiale. Gdy mam kliknięty ten materiał, który stworzyliśmy wcześniej, to z prawej strony też jest opcja alpha clipping. Jeżeli ją włączę, to dostaniemy przezroczystość w liściach. I dokładnie o to nam chodziło. Mamy już zaimportowaną roślinę i stworzony dla niej materiał. Teraz wystarczy tylko sprawić, aby te liście zaczęły się poruszać. Więc ponownie wracamy do shadera, ale tym razem nie będziemy już dotykać kompletnie tych tekstur. To wszystko już jest ułożone i tego nie będziemy dotykać. Bardziej będziemy się interesować tą wartością vertex tutaj, a konkretniej position. To, co podłączymy do position, będzie zmieniało pozycję naszych wierzchołków na naszym obiekcie. Więc spróbujmy sprawić, aby ten obiekt zaczął się wyginać. Najpierw kliknę sobie prawym przyciskiem myszy, wybiorę Create Node i wpiszę tutaj Noise. Wybiorę Gradient Noise, czyli po prostu mamy taką teksturę szumu. Jeżeli to teraz tutaj podłączę do Position, to nie dostaniemy za bardzo nic. Mogę to sprawdzić. No i wróciłem do sceny i nasz obiekt zniknął. Zniknął dlatego, że mamy tutaj płaską teksturę 2D, a nakładamy to na obiekt w 3D i Unity nie wie za bardzo, co z tym zrobić. Dlatego musimy tutaj dać informację o tym, że chcemy, aby ogarniał to w przestrzeni trójwymiarowej. Czyli klikam prawy przycisk myszy, Create Node, Position i mamy tutaj node'a Position. Teraz od Position możemy wyciągnąć kolejnego node'a i wpisać Add, żeby dodał nam te dwie tekstury do siebie. Jesteśmy już coraz bliżej. Gdy wrócę na scenę, widać już naszą roślinę, tylko może nie w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli ją widzieć. Więc ponownie wracamy tutaj i będziemy musieli jeszcze zmienić kilka rzeczy. Na samym początku pozycję chcemy czerpać nie ze świata, tylko z naszego obiektu. I dodatkowo będziemy musieli dodać kolejnego node'a. Prawy przycisk myszy, Create Node i wpiszę tutaj Normal Vector. Interesuje mnie ta opcja tutaj. Dzięki czemu dostaniemy aktualną pozycję każdego wierzchołka na naszym obiekcie. I jeżeli teraz to zmiksujemy nodem Multiply z naszą teksturą na dole, to będziemy już dużo bliżej osiągnięcia finalnego efektu. Czyli podłączam Normal Vector i Gradient Noise do Multiply i ten Multiply podłączam do Add. Czyli dodajemy teraz pozycję do tego, co wychodzi z Multiply. Zobaczmy, jak to działa. No i tak jak widzisz, mamy już coś. Zdecydowanie lepiej to wygląda, ale dalej nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Prawdopodobnie dzieje się to przez to, że mamy bardzo wysoką moc wyginania tego obiektu. Więc żeby ją kontrolować, będziemy potrzebowali oczywiście kolejnego node'a. Tutaj od Gradient Noise wyciągniemy kolejnego node'a, który nazywa się Multiply i w to pole tutaj, X, będziemy wprowadzać wartość, która będzie kontrolowała moc wyginania tego obiektu. Z lewej u góry pewnie masz taki nowy panel. Ten panel nazywa się tak, jak nazywa się nasz shader. I tutaj jest taki plusik. Jeżeli go kliknę, to będę mógł dodać nowy typ zmiennej. Wybierzmy sobie zmienną typu float, czyli jakaś liczba z przecinkiem. I nazwę to na przykład siła. Teraz to będę mógł kliknąć, przeciągnąć, upuścić gdzieś tutaj i podłączyć do B. Teraz z prawej strony będziemy mogli wpisać domyślną wartość. Wpiszę tutaj 1. Jeszcze przed przejściem na scenę podłączę wszystko po prostu do tego samego miejsca. I teraz tak jak widzisz, z prawej strony pojawiła się wartość siła. Jeżeli będę tym ciągał, to będę zmieniał moc wyginania tego obiektu. Ustawmy jakąś dosyć niską, na przykład coś takiego. No dobra, czyli mamy powyginany obiekt, teraz powinniśmy wprawić go w ruch. Więc to będzie raczej proste. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy, Create Node i dodamy node'a Time. Czyli teraz mamy czas, który upłynął od rozpoczęcia naszej gry. I jeżeli do tego time dodam kolejnego node'a, oczywiście multiply, to tutaj również będę mógł dodać nową wartość. I ta wartość będzie kontrolowała to, jak szybko wieje wiatr. Więc klikam znowu w plusik, float, klikam to, przeciągam i upuszczam w to miejsce. Ustawię mu tutaj wartość domyślną 1 i to, co jest tutaj, jeszcze będę musiał podłączyć do kolejnego node'a, bo tak bezpośrednio do tego gradienta nie mogę tego podłączyć. Pomiędzy powinien być node o nazwie Tiling and Offset. I jeżeli to, co wychodzi z tego node'a, podłączę do UV i to, co wychodzi z tego node'a, podłączę tutaj pod UV, to zacznie się coś dziać. Tylko tak jak widzisz, straciliśmy teraz kompletnie nasz szum. A to dlatego, że ponownie będziemy jeszcze musieli dodać node'a Position. Działamy cały czas w 3D, a nie w 2D, więc musimy Unity cały czas mówić, że chcemy, aby to ogarniał w przestrzeni trójwymiarowej. I tutaj pomiędzy dodam kolejnego node'a Add, czyli po prostu dodam te dwie wartości do siebie i podłączę tutaj do UV. Teraz jak widzisz, nasz szum wrócił, mamy animację przez wszystkie nasze nody, sprawdźmy, jak to wygląda. No i tyle się narobiliśmy i dalej nie działa. Na szczęście nie popełniliśmy żadnego błędu. Po prostu chodzi o to, że nie jesteśmy w trybie gry. Kliknę play na samej górze ekranu i wszystko powinno działać. I tak jak widzisz, nasza roślina powiewa na wietrze, jeżeli tak to można ująć w ogóle. Tutaj z prawej strony cały czas wszystko możemy kontrolować, więc zmniejszę prędkość 0,01 na przykład, może nawet 0,02, żeby było troszkę szybciej i siłę tego ustawię na też troszkę mniejszą 0,02 i 0,02 wygląda według mnie całkiem spoko. Tylko jeszcze jest jedna rzecz, której nie kontrolujemy. Nie kontrolujemy wielkości tego szumu. W sensie kontrolujemy to w shaderze, ale nie kontrolujemy tego w tym miejscu tutaj, więc też możemy to dodać. Dlaczego nie? To na szczęście będzie szybki fix. W tym miejscu, gdzie mamy Gradient Noise, mamy też opcję Scale. I tutaj po prostu musimy podpiąć coś, co będzie kontrolowało skalę tej tekstury. Więc klikam sobie znowu plusik, float, dodaję wielkość, klikam, przeciągam, wrzucam tutaj, ustawiam wartość domyślną na 1, save asset, wracamy tutaj i teraz znowu klikam play. I przeciągając tą wartością z prawej strony możemy skalować ten szum, który pojawia się na naszym obiekcie. No i właśnie tym sposobem robi się większość takich prostych animacji liści. Mamy teraz pełną kontrolę nad tym, jak bardzo wygina się ten obiekt, no może to jest troszkę przesada, kliknę Ctrl Z, jak szybko wieje ten wiatr i jak duże obszary będą się poruszać. Im mniejsza wartość tutaj, tym większe obszary będą poruszały się jednocześnie. To wygląda nawet całkiem spoko, tylko troszkę za szybko, więc na przykład wpiszę 0,3. No i na moje oko prezentuje się naprawdę fajnie. Daj znać, co ty o tym myślisz i czy wykorzystasz to w swoim projekcie. A ja już będę uciekał.